Jesteśmy we Wrocławiu! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry wszystkim! Mamy dzisiaj poniedziałek, 1 maja, godzina 6:51. Ja jestem w centrum, właśnie przyjechałam. Tu jest moja waliza i idę właśnie na dworzec centralny. Ale piękne słońce, w ogóle jest taka ładna pogoda, jest tak cieplutko. Taki śpiewają, po prostu no coś pięknego. Mam nadzieję, że tam gdzie jadę równie pięknie będzie. Proszę bardzo, Pałac Kultury dla dowodu, gdzie jestem. No i idziemy, targam tą walizkę. Nie jest jakaś super ciężka, ale po tych kamieniach nie jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Jesteśmy we Wrocławiu! Dzień dobry! Dzień dobry! Ale słoneczko świeci. Tutaj mamy za nami dworzec. Właśnie przyjechałyśmy, dosłownie przed sekundą wyszłyśmy. I teraz będziemy zmierzać do naszego hostelu. Nasz hostel znajduje się tuż przy rynku. Tutaj Magda nam robi zdjęcie. W każdym razie zmierzamy do naszego pokoju. Musimy go najpierw znaleźć, także życzcie nam powodzenia, bo będzie ciekawie. Ale jest w samiutkim centrum, więc myślę, że bardzo spoko. Zuzia go znalazła, zobaczymy jak się spisała. Był najtańszy, okej. Paparazzi za krzaka robi nam zdjęcie. O, paparazzi, widzicie tam w krzakach? Witamy was. Magda, wychyl się. Zwycięstwo. Ale creepy. Dobra, reakcja na pokój, uwaga. Ej, bardzo sympatycznie. No, tak fajnie spodnie. Mhm, normalny pokój, bardzo mi się podoba. Łóżeczka, proszę bardzo. Ej, ale poszliśmy na księżycu krasnal. Pozdrawiamy Wojtka. Pierwszy krasnal nasz we Wrocławiu. Oto nasz widok z pokoju, bardzo piękny. Znowu się czuję trochę jak w Krakowie, już to powtarzam dziewczynom, odkąd przyjechałyśmy, że tu jest bardzo podobnie do Krakowa. Takie krasnale się nie liczą w zbieraniu krasnali, Olga. O, chodźcie, zielone, zielone. Zuzia łapie zielone, Olga łapie krasnale. Gdzie my jesteśmy? O, my tu przyszliśmy tutaj z dworca. Tutaj gdzieś jest nasz pokój. O, tutaj, no właśnie, my jesteśmy tutaj. Tu jest nasz pokój. Europeum. No i teraz będziemy szły tędy. Tędy, tędy, tędy. Gdzieś do ogrodów japońskich. A gdzie one są, to jeszcze się okaże. Dokładnie tego nie wiemy. Nasze pierwsze krasnale we Wrocławiu. Na szczęście? A to tak na szczęście się robi? Nie wiem. Magda go poklepała w głowę, to pomyślałam, że to na szczęście. Jakie śliczne są te kwiatki, o matko! Mamy go. Udokumentowany. Idziemy dalej. Poszukiwania trwają. Okej, Wrocław póki co jest dla mnie takim dziwnym wydarzeniem, bo dosłownie jesteśmy parę dziesiąt metrów od rynku. Tutaj mamy taką jakby ala dzielnicę mieszkalną. Wygląda to dość dziwnie, bo się czuję tutaj, jakbym była w mojej mieścinie gdzieś na obrzeżach. Tutaj mamy jakiś taki dziwny plac, taki betonowy. I tam też takie bloki mieszkalne, więc wygląda to ciekawie, takie nietypowe. Wrocławska patelnia, jak u nas. A, właśnie, właśnie, patelnia. Tutaj mamy panoramę racławicką, ale to tutaj przyjdziemy jutro, jak będzie troszeczkę gorsza pogoda, bo dzisiaj jest słoneczko i chcemy to wykorzystać. O proszę, kolejna się tutaj rozbiera, rozpłaszcza. Trochę taki Londyn, słuchajcie. Bardzo dużo ostrych rzeczy. To chyba. No, no bo to takie, wiesz, meksykańskie. To miejsce nie dla mnie. Czy nie lubisz ostrego? Nie. Kupiłyśmy sobie gofry. Olga ma takiego szalonego jeszcze z bitą śmietaną, a mamy tylko z owocami z Magdą. W ogóle to jest niesamowite po prostu, że w tym Wrocławiu wszędzie się coś dzieje dzisiaj podczas tej majówki. Tam normalnie cała rozpiska na każdy dzień. Jak się, jacy się dzieje. Hipisi chodzą, po prostu wszystko. Olga się zachwyca pieskiem. Boże, baby, idzie, nie opuszczaj mnie, nie. Z
stoimy właśnie w kolejce kilometrowej do ogrodu japońskiego, do którego zmierzałyśmy tyle czasu. Bardzo długo nam zajęło, żeby tutaj dotrzeć, więc teraz stoimy jeszcze dłużej w tej kolejce. Kurde, zaraz kichnę, chce mi się kijać, tylko o tym myślę. Tutaj obok jest koncert darmowy, więc świetnie się bawimy generalnie. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, to takie chwile jak te zdarzają się zbyt często. Zuzia została oficjalnie raperką, także zapraszamy na koncert. Właśnie. Gdzieś tu pewnie już niedługo będzie... wejściówki będą dostępne. A, no i jeszcze chciałyśmy powiedzieć ten cytat, że Zuzia stoi i powiedziała nam tak bardzo miłą rzecz, bardzo to doceniamy, że ona tak nas docenia. O. Cieszę się, że marnuję ten czas z wami. To sprawia, że ten czas nie jest zmarnowany. No właśnie. Bye, Zuzia. Przyszłyśmy do łazienki. To jest łazienka, słuchajcie. Przyszłyśmy do takiego miejsca, to się nazywa Bułka z masłem. Bardzo piękne miejsce. No i tak wygląda właśnie toaleta. Zamówiłam lemoniadę. Myślałam, że ona przyjdzie taka, nie wiem, taka jak pół tego. Widzicie, jakie to jest wielkie. Warte swojej ceny. Jest to lemoniada ogórkowo-miętowa z cytryną, też wiadomo. Tak, z ogórkami, bo ja w ogóle lubię bardzo wodę ogórkową. No, więc ciekawa jestem. Dobra? Mega dobra. Zobaczcie, ja zamówiłam sok świeżo wyciskany. W tej samej cenie. Dobra, próbujemy. Dla mnie za bardzo takim ogórkiem. Znaczy jest dobra, taka orzeźwiająca. No, dobrze, że jest orzeźwiająca, że jest taka kwaskawa. Nie pokazywałam moich pazurów. Patrzcie, jakie mam pazurki. Jeszcze moje, jeszcze moje, jeszcze moje, czekajcie. Jak ja mam je pokazać? Ładnie. Hej! Robiłam Olce ostatnio te pazurki, nie pokazywałyśmy w sumie wtedy, więc możecie zobaczyć teraz. Takie trochę były inspirowane moimi wcześniejszymi. A ja sobie wczoraj robiłam takie właśnie kwiatki. Patrz, musimy nasze te pokazać. A, pierścionki! Olgi ulubione, brzydkie słowa z dzieciństwa. Słuchajcie, uwaga. Byłam mała, jechałam samochodem i nie wiem, były straszne korki, albo ktoś zajechał drogę, czy cokolwiek. Myślałam, że słowo czereśniak, uwaga, czereśniak jest to takim mega brzydkim słowem. I to było moje ulubione słowo, jak byłam mała. Także... Rebel. Janka. Wow, ale też ładnie wygląda. Testujemy! Mamy pretzle z czekoladą i orzechami! Yeah. Testujemy! Test! Pan pretzel na ulicy ruskiej! Olga właśnie wylizuje swojego pretzla, a raczej pozostałości po nim. Tak. Czyli to jakieś... smakuje jak Ferrero Rocher. Jakieś orzeszki pojedyncze, no aż rozerwała torebkę. Żeby się dostać do samych resztek. Słuchajcie, to jest tak dobre, naprawdę. Chciałyśmy się podzielić swoimi przemyśleniami, bo przyszliśmy na wyspę. Co to jest za wyspa? Pamiętacie nazwę? Bo ja już zapomniałam. I jest tutaj na tej wyspie bardzo dużo w ogóle ludzi i my jesteśmy zszokowane, bo u nas w Warszawie mam wrażenie, że nie ma czegoś takiego. Nie ma w ogóle takiego miejsca, gdzie ludzie by sobie siedzieli tak na trawie i chillowali. I bardzo mi się podoba to miejsce, że to jest właśnie bardzo dużo studentów, widać takich młodych, dorosłych, młodych ludzi, też może nawet nie studentów, tylko uczniów generalnie. I...
No. Jesteśmy w takim lekkim szoku, ale takim pozytywnym szoku, bo jednak u nas są schodki, ale wiadomo, tam nie ma takiego miejsca, żeby usiąść razem w większą grupą i się zintegrować. Tak, a tutaj ludzie sobie robią grilla w ogóle, mają jakieś pikniki i tańczą, mega... Oni tam tańczą, patrzcie. No to jest po prostu niesamowity klimat, to co się tutaj dzieje. Jestem zszokowana, tam grają sobie w piłkę. Tylko ciekawa jestem, czy tak jest na co dzień, bo wiadomo, teraz jest majówka, więc tak, jest właśnie, dzień jest wolny. I myślę, że na co dzień może nie ma tutaj aż tak dużo ludzi, ale gdy przychodzi weekend, to jestem pewna, że ładną pogodę po prostu ludzie się tutaj zbierają, faktycznie spotykają ze znajomymi i robią jakiegoś grilla. W tę stronę, prezentacja. Prezentacja kawki. Ale to wygląda pięknie. Przyszłyśmy do Palomy na śniadanko. Ja z Magdą wzięłyśmy tosty z awokado i hummusem. A Olga ma szaloną gorgonzolę. Tutaj są jakieś wiśnie, widzę. Gorgonzola w środku i karmelizowana cebula. No wygląda to przepięknie i myślę, że będzie równie pyszne jak wygląda. Patrzcie, w jakim ładnym miejscu jemy. Byłyśmy w Sweet Factory i wzięłyśmy sobie plastikowe żelki, w sensie wyglądają jak plastikowe. I robimy test. Taste test. Smakują jak plastik trochę. No tak, mało intensywnie, ale robi się coraz lepiej. Im dłużej na języku, tym lepszy smak. To prawda, jak się rozgryzie, to dopiero czuć smak, bo tak to nie słyszy. W konsystencji jak kabel. Po prostu jak kabel. Już wszystko jasne, dlaczego wczoraj było tak dużo gitarzystów we Wrocławiu. Zagadka rozwiązana. Kupiłam pamiątki, oczywiście nie byłabym sobą, ja muszę przywieźć jakieś kartki z każdego miejsca, w którym... Dobra, jeszcze raz. Kupiłam piękne pamiątki, takie śliczne kartki, zobaczcie jakie one są ładne. Ja uwielbiam kupować sobie takie kartki właśnie na pamiątkę i chyba tą sobie zostawię i tą. Jesteśmy bardzo zawiedzione, ponieważ przyszłyśmy pod panoramę racławicką, jedną z takich najgłówniejszych atrakcji tutaj we Wrocławiu. I w sumie o tej atrakcji akurat wiedziałam już od dawna, że będziemy chciały tutaj przyjść, no bo właśnie jest jedna z takich top of the top. Przyszłyśmy i okazało się, że nie ma biletów. Są wyprzedane. Ja w ogóle jestem w szoku, że coś takiego w ogóle ma miejsce. Myślałam, że jakby to nie będzie problem kupienia biletów. I chciałyśmy kupić z wyprzedzeniem na jutro. I są dopiero od godziny 16, a my o 15 ileś tam mamy już pociąg do Warszawy z powrotem. Ale słuchajcie, to jest właśnie ten plus może, że będziemy musiały tu wrócić. A, no właśnie. My już tutaj z Olgą mamy jeden plan co do przyszłego roku, nic wam nie zdradzamy. I kupimy wtedy wcześniej bilety na panoramę racławicką. Już kupimy jutro na za rok. O, no właśnie. Rezerwujemy. Nie, naprawdę jestem bardzo zawiedziona. Nie, bardzo dziwna sytuacja w ogóle. No, myślę, że to przez tą majówkę. Myślę, że tak, ale jak na razie podziwiamy wejście, piękną panoramę wejścia. Polecamy. Piękny widok, aż się wzruszyło. Spójrzcie sami, jak pięknie. Widzicie, flagi. A, bo dzisiaj jest dzień święto flagi. Tak. A to ciekawe, co to jest za budynek. Olga zmierza w stronę seminarium. Dowiedziałyśmy się właśnie, że jest to seminarium. Tutaj mamy katedrę świętego Jana Chrzciciela, więc zmierzamy. Sporo rzeczy nam dzisiaj nie wychodzi, ponieważ szukałyśmy, czego my szukałyśmy? Gofrów, które polecała nam Marlena. No i niestety nie udało nam się ich znaleźć, bo to były jakieś takie gofry w takiej zwykłej budce. Chyba się przestawiła ta budka, bo nigdzie jej nie było, a bardzo nam zależało na tych konkretnych gofrach. Pójdziemy chyba znowu na te presle co wczoraj, żeby przetestować nowe smaki. Na razie usiadłyśmy sobie na takich schodkach, trochę jak w Warszawie, właśnie na tej wyspie, co byłyśmy też wczoraj. Spójrzcie. Tu są takie schodki i sobie siedzimy tutaj z widoczkiem na Uniwersytet Wrocławski. Przyszłyśmy na pizzę! Mam nadzieję, że będzie dobre, bo nie ukrywam, trochę już się zirytowałam tutaj, bo nie chcieli mi naładować telefonu. Może pizza to zrekompensuje. Muszę nagrać ten skandal. Co wy robicie, dziewczyny? Bardzo, bo jest cienka bardzo, nie da się inaczej. No, ja jakoś dałam radę. Bo ci się ułamała. Nie, nieprawda. Ale wiesz co, bo ty masz... Przyszłyśmy
weszliśmy pod neony. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. I zamówiliśmy sobie drineczki. Jej, clear. Tutaj mamy, nie pamiętam co. Nie i tutaj co. Mamy, też nie pamiętam co. To jest na pewno sok pomarańczowy, jakiś rum. Tak, i podejrzewam, że jakiś likier może. A nie mango tutaj było? Syrop. Nie wiem, a tutaj pan barman nam zaproponował coś takiego, ale ja nie wiem co to jest, bo już nie pamiętam. On powiedział nazwę tego, ale ja nie pamiętam, w ogóle tego nie zakodowałam. W każdym razie smakuje jak cukierek, tak stwierdziłeś. Tak, właśnie jakiś taki cukierek, nie wiem jaki. Mm. Właśnie fajnie, bo mamy tak na przełamanie, będziemy się dzielić. Tak. Wzięliśmy dwa po prostu na spółę, żeby przetestować, żeby nie było, że na przykład weźmiemy jeden i nam nie posmakuje. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale musimy tutaj pokazać widzom piękne tło. No jest przepięknie, zdaje się, że my naprawdę w super miejscu. Patrzcie, tutaj są wszędzie neony. Ej, teraz jak jest ciemno, to zaczyna wyglądać coraz lepiej. No. Spójrzcie, nie wszystkie się świecą, ale styl. Ma fajny klimat. Ma to swój urok, naprawdę ciekawe miejsce i cieszę się, że tutaj przyszłyśmy. Dzień trzeci naszej wycieczki. Dzień dobry. Przyszłyśmy na śniadanko. Magda zamówiła sobie matcha. Ja z Olgą cappuccino. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jakie ładne wzorki. So cute. Przyszły nasze bagle. Proszę bardzo. Ja mam z awokado. Chciałam jeszcze do tego szparagi, ale już nie mieli szparagów. Albo w ogóle nie mieli szparagów, nie wiem. I trochę żałuję, że nie wzięłam z jajkami śniadania, bo myślałam właśnie, że będą szparagi, więc dlatego wzięłam bagle. A później już się zestresowałam i już nie wybierałam nic innego, tylko wzięłam samego bagla. Ale mam nadzieję, że będzie pyszny. Zaraz zrobimy taste test. Ale bardzo fajnie, mięciutki jest ten bagel. No bardzo dobry. Jeszcze ciepły. Cześć. No dzień dobry. Co słychać? Jak tam panu mija dzień? Ojej. Gdzie on jest? Uciekł. On sobie pewnie myśli, ale ciekawe. Wyścigi, kto pierwszy? Lata, ja. Fajny, bo jest taki płaski i wygodny. Bardzo ładny.